że będzie trzeba uwzględnić bycie u władzy z opozycją i jakimś podzieleniem się tą władzą. Towarzysze, zgodnie z dyrektywami 10 zjazdu zmierzamy ku gruntownej modyfikacji systemu sprawowania władzy. Jedna jest tylko i nieprzekraczalna rubież, socjalistyczny charakter i rozwój naszego kraju. Okrągły stół był fragmentem strategii zachowania władzy przez komunistów. Komuniści się nie spodziewali, że się rozpadnie Związek Sowiecki. Natomiast komuniści są zawsze pragmatyczni wtedy, kiedy chodzi o zachowanie władzy, i spodziewali się, że należy taktycznie pójść na ustępstwa. Góra z górą. No, mam nadzieję, że się już nie rozejdziemy. Myślę, że nie. W interesie Polski leży przede wszystkim. Tak, mam nadzieję właśnie. O co chodzi z tą opozycją, generałowi? Chodzi o to, żeby zwalić na nią odpowiedzialność za rzecz, którą się wydaje niezbędna, za drastyczną reformę ekonomiczną, za którą zapłaci całe społeczeństwo. W bardzo wysoką cenę drastycznego obniżenia stopy życiowej. Solidarność ma pokryć koszty tej operacji. I stąd się zdecydował. Stąd mamy szeptane rozmowy w Magdalence, gdzie w głównej mierze mu już wtedy prawie przyklaśnięto, że będzie prezydentem, że wiodące resorty będą należały do jego sitwy partyjnej. On był w 100% usatysfakcjonowany. Wiedział, że jeżeli będzie miał jako prezydent, będzie zwierzchnikiem sił zbrojnych, będzie przewodniczącym Komitetu Obrony Kraju, będzie Świckiego miał w roli ministra obrony narodowej, Kiszczaka jako ministra spraw wewnętrznych, no to on będzie o wszystkim decydował. Tak jest ich projekt, taka jest myśl polityczna. Okrągły stół to rozłam Solidarności. Bardziej umiarkowana część, prosocjalistyczna, przystała na to porozumienie. Pozostali siedzieli cicho, by uniknąć rozłamu. Rozmawiałem o tym wówczas z Kuroniem, z Michnikiem, objaśniałem, że robią głupotę, że cały autorytet Solidarności, zbudowany na walce podziemnej, oddają w rezultacie komunistom. Tak jakby zdradzili swoją sprawę. Nie należało tego robić. Oni tym jakby przydają swoje dzieło. To nie należy robić. Panie prezydencie, jaką Polskę widać z Belwederu? Temat jest wielki, ale odpowiem krótko i obrazowo. Wiosna jesienią, to znaczy i słońce, i chmury. Bardzo pragnę, aby tak jak w przyrodzie zwyciężyło słońce, i wierzę, że zwycięży. Kto mu to zagwarantował, że on funkcjonował i funkcjonuje nadal w charakterze dziadka, którego nawet większość Polaków analizuje w kategoriach jako tego, który no nic takiego wielkiego Polsce złego nie uczynił, prawda, żeby dać mu spokój. Jemu zagwarantowali to ludzie, którzy doszli do władzy po 89 roku. Oni mu gwarantowali tą nietykalność. Odpieprz się może, co? Może się odpieprz od generała teraz. Michnik go woził po całej Europie, przedstawiał, robił mu niesamowitą klakę, prawda? Tu w Polsce to samo. Siedzimy przy tym stole. Ktoś może uznać za żart historii, ktoś inny z kolei za logikę historii, ale na pewno najważniejsze jest, aby ten eksperyment się udał. To była najlepsza sztuczka, przyjęcie formy demokratycznej przez posttotalitarną nomenklaturę. Nie można było przeprowadzić lustracji, nie można było w żaden sposób oczyścić aparatu władzy ze starych funkcjonariuszy. Wszędzie, nie tylko w sądownictwie, ale w każdej instytucji, łącznie z Kościołem, wszędzie jest kontynuacja PRL, bo niby co mieli ci ludzie komuniści robić? Przestać przychodzić do pracy? Jak można było przychodzić i ukraść pół szpitala?
Oczywiście, że zostali, jak się ich nie wywaliło, tam gdzie byli za komuny i jeszcze się podreperowali finansowo. Wszyscy, którzy byli związani z tym systemem, są ze sobą bardzo dobrze powiązani swoimi dawnymi przestępstwami. Mają się czego bać. On w każdym momencie, poprzez wiedzę, jaką posiadał i dokumenty, gdzie są w różnych jeszcze miejscach, po różnych prywatnych domach się znajdują, w dużej mierze są one kompromitujące, mógłby w nich uderzać bardzo boleśnie i oni mieli tego świadomość. Opowiadał mi jeden z dziennikarzy, że nie mogę się powiedzieć ani na jego nazwisko, ani na tego dygnitarza, że całe segmenty dokumentów ma ułożone, jak gdyby tak strukturalnie sobie to zrobił, i ma je ułożone, o tak jakby powiedzieć, przemysł, gospodarka, siły zbrojne, partie polityczne i tak w tej szafie od góry do dołu. Całe kierownictwo polskiego wojska, zwłaszcza w latach 90., jak popatrzymy na szefów sztabu, szefów poszczególnych struktur wojska, rodzajów broni, to są po prostu wychowankowie, znajomi albo koledzy generała Jaruzelskiego. Zresztą w wielu środowiskach wojskowych mówi się o tym, że przez całą dekadę lat 90., a nawet po części na początku lat 2000, decydującą rolę w nie tyle mianowaniu, ale przyklepaniu kandydatur na stanowiska szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego miał generał Jaruzelski. Przecież to ci ludzie w służbach typu informacja wojskowa, WSW, oni tak to nie rozgrywają chaotycznie, że odpadają z gry i wychodzą nago i boso. Oni z pewnym kapitałem, który ma ich chronić, kiedy się wszystko sypnie, zawsze odchodzą z tych służb. Można powiedzieć, że Polską od 1981 roku do dzisiaj rządzą tajne służby wojskowe, bo ta dobra tradycja utrzymała się przy po 1989 po 1991 roku. Poland has enough of a history. Polska doświadczyła w przeszłości, jak ludzie zdradzali niepodległość kraju i nie może zapominać o naukach z tego płynących. Forget those lessons of the past. Honecker, który był odpowiednikiem Jaruzelskiego, musiał uciekać z Niemiec i zmarł na obczyźnie w Chile, a w Polsce Jaruzelski sobie dyskutuje się, czy to jest przestępca, czy nie. Ja nie mówię, że on musi skończyć w więzieniu, ale wyrok za to, co on uczynił, powinien być. Trzeba wyciągnąć lekcję. Czy Polska będzie w przyszłości niepodległym, wolnym krajem? Będzie, jeśli ludzie będą lojalni wobec swojego kraju. Ale jeśli będzie się tolerować brak lojalności, a nielojalność nie będzie podlegać karze, to Polska stanie się ponownie satelitą. Wszelkie próby osądzenia Wojciecha Jaruzelskiego za zbrodnie komunistyczne dotychczas nie powiodły się. W ciągnących się od lat 90. procesach o sprawstwo kierownicze masakry na Wybrzeżu oraz o odpowiedzialność za stan wojenny dotychczas nie zapadł żaden wyrok.
chwile, które przypominają dzieciństwo. Są też takie smaki. To nowe zupy winiary jak u mamy. W naszej borowikowej nie znajdziesz konserwantów, bo suszenie zapewnia trwałość składników. Nie dodajemy także glutaminianu sodu, bo to zioła i przyprawy nadają ten wspaniały aromat i smak.